What the fuck? Ej, my go musimy zrobić na wheelie. Halo, tą Hondę da się zrobić też na wheelie. A ja go zrobiłem chyba pod drift. Ta Honda w standardzie ma napęd na przód. Ja jej zrobiłem napęd na tył, nie wiem czemu. Jakiś miałem taki pomysł na ten samochód. Jego da się zrobić na wheelie. Zaraz podejmiemy próbę zrobienia tego. Teraz jest chyba ten samochód do driftu typowo. O, kwiatek wbił, siemaneczko. Do konwoju. Dobra. Jadę na tuning tego samochodu. Zobaczę, co się da z nim zrobić. Ja nie wiem, czego on jest zrobiony. Czy do driftu, czy... Do driftu raczej nie, ciężko go opanować. Pojadę sobie do chaty i spróbuję go zrobić, żeby stawał. Ale słuchajcie, nie na tylne koła, tylko na przednie. Jesteście w stanie sobie to wyobrazić? Że można w Forza Horizon tak stuningować samochód, żeby stawał na przednie koła. Zaraz spróbujemy to zrobić. Wiem, że ten samochód da się tak ogarnąć. Ja go chyba zrobiłem do jakiegoś zlotu albo coś. Chyba do jakiegoś zlotu go zrobiłem, tak mi się wydaje. Fordem Fiestą tak się da, tak? O. Nie mogę w ogóle prosto jechać. Ja nie wiem, do czego go zrobiłem. Jakieś płomienie mu zrobiłem. Taki dziwny samochód. O, wyrobiłem się, okej. Okay. Tutaj Golfina, proszę bardzo. O ty kurde! Czemu tak tego gościa rzuca? Coś jest nie tak z tuningiem jego. Ten co to tam z tyłu jechało? Co to jest? To kwadratowe. To jakiś Peugeot? I seta. Gdzie jest ten Peugeot? Czy co to było to takie różowe? Gdzie on tam poleciał? O, tu jest z boku. To jest Peugeot. Taki stary. Orbit! Jakie malowanie kozackie. A co to tam z tyłu jedzie? A, o, mam, to jest też samochód z Hot Wheelsów. Mam go też. Dobra, zobaczmy. Wchodzimy do chaty i robimy tuning. Nie wiem, wyszedłem już trochę z wprawy, jeśli chodzi o tuningi. Ciekawe, czy uda mi się zrobić tak typowo na wheelie. I tutaj jeszcze wyzwanie jest takie, bo musimy zrobić ten samochód na wheelie, ale żeby stawał na przednie. Spoiler chyba nie będzie nam tu potrzebny. Konwersja napędu, tu musimy zrobić standard, czyli napęd na przód. I teraz nie wiem, czy wywalać body kit, czy zostawić, jak będzie lepiej. Na razie może wywalę. Chodzi o to, żeby on też wysoko dosyć stał. Ty, on ma opony? Nie, nie ma dragowych. Dobra, opony dragowe założone. Z przodu musimy dać mega szeroki kapeć. Zaraz się wywali camber. Musimy dać super lekkie jakieś felgi. Tutaj, że z tych coś. Minus 4 kg. Okej, minus 4 kg to jest max. Cal musimy oczywiście zmniejszyć, żeby waga była jak najniższa tego samochodu. Dystanse możemy dać na przód. Z tyłu to w sumie nie ma znaczenia, my możemy też dać. Dobrze, tutaj możemy wszystko ulepszyć. Będziemy musieli to zaraz dostosować. Nie jest taka prosta sprawa. Dobra, to mamy. I zawieszenie musimy dać rajdowo. Jak wysoko teraz stoi, kurde. Rajdowe zawieszenie na 100%. Bez klatki bezpieczeństwa, bo musimy mieć jak najniższą wagę. Jeszcze możemy go odciążyć. Dzięki czemu waży 620 kg. O kurde, kosmos. Mógłbyś go, wiesz, na plecy wziąć i iść do szkoły. Tu chyba wszystko poinstalowane. Wszystko, co chcesz i nie chcesz, jest porobione. Okej. Dobra, to mamy. Zobaczmy jeszcze, czy możemy zwiększyć moc. Moglibyśmy... There is no replacement for displacement. Instalujemy V6 6-litrową. Dobra, dajmy może to. Teraz ta. Będziemy zaraz na przednim kole stawać. Jakiego mam pada? Mam pada od Astro. To jest Astro A40. Sorry, Astro C40. Bardzo fajny pad. Pyk. Dobrze, słuchajcie, mamy ta. Mamy 714 kg wagi i 756 kW mocy. To jest kosmos. Ja go jeszcze nie robiłem na wheelie, ale wiem, że się go da zrobić. Myślę, że będzie kozak. Co da? Nie, no spoilera nie dajemy tu żadnego. Dobra, tutaj jeszcze mamy w ogóle sporo opcji, jeśli chodzi o silniki. Mamy tutaj do włożenia, no nie? V8 chyba będzie najbardziej odpowiednia. Dobrze, to tutaj jeśli chodzi o osiągi, to mamy stuningowane.
bardzo, bardzo dobra moc, bardzo, bardzo dobry stosunek mocy do magii, powiem wam. Naprawdę, bardzo dobry stosunek. Tu musimy sobie jeszcze zrobić tunik, klawiaturę będzie szybciej. Właśnie, jak z tymi biegami, na pewno, ha! Jak wsteczny ustawić, nie? Dobra, spróbujmy na razie. To będzie jak jedynka, nie mamy tutaj możliwości regulacji wstecznego. Dobra, camber oczywiście nie jest nam potrzebny ani z przodu, a z tyłu to zresztą nie ma znaczenia, możemy dać nawet pozytyw zamiast negatywu. Tutaj tylko dajmy sobie 0. Dobra, tutaj też możemy zmniejszyć. Tu możemy dać wszystko na miękko. Ciebie nie jest zawieszenie, ale zawieszenie jest dopiero tu. I teraz przód chyba musimy zrobić. Ej, kuźwa, zajebiście! Padł i spadł ze stanowiska. Nie wiem czemu. Dobra, odłączył się czy? Co jest, ty? Coś mu się nie podoba. Zaczął mrygać, zobacz. Jakieś dziwne rzeczy się z nim dzieją. Dobra, rozładuje się, to się naprawi. Duchy, no! Jeszcze raz. Tutaj dajmy na twardo. Jeszcze chyba zapomniałem dać z tyłu maksymalnie dużo ciśnienia. Dajmy tak, dajmy jakoś tak. A czekaj, bo tu skróciłem ten bieg. Weźmy jedynkę, wydłużymy, to może się wsteczny też wydłuży. Tu musimy to ustawić, cyk. Tu dajemy pozytyw, będzie śmiesznie wyglądać. Tu dajmy tak, tu dajmy. Nawiedzony pad jest, no. Okej, okay. Teraz właśnie tu się zastanawiałem, co i jak. Jak to ogarnąć? Na pewno chcemy mieć jak najwyższe zawieszenie. Tył damy, może zróbmy tak na razie. Damy tył soft, a tu dajmy na twardo. Aha, i tył dajmy trochę niżej front. Nie, front dajmy wysoko, a tył dajmy. A czekaj, front musi być też miękki. Jeszcze po ten, no porobimy zaraz, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aero nas nie interesuje, hamowanie chyba też nas nie interesuje. I dyferencjał zablokowany. Okej, okay, zobaczymy, co się stanie. Samochód będzie śmiesznie wyglądał, jeśli chodzi o... Tak, top speed 421 km. Znaczy, to jest symulacja, tutaj pewnie takiej prędkości nie osiągnie. No i musimy jeszcze wybrać jakieś malowanie do samochodu. Musimy zmienić, no przecież będziemy teraz Willy robić, tak? No to tak. Ha, te płomienie są tutaj na początku. Co by tu wybrać? Patrz, nie ma nic ciekawego. Czekaj, te oczy są spoko. Gracze naprawdę fajne malowanie robią tutaj w Fordzie. Mamy pada, ten będzie działał. Tamten zwariował pad. Nie wiem, co się z nim stało. Okej, czy to stanie na to koło? Mam nadzieję. Dobra, próbujemy. V8-ka, 6,2 litra. O Jezu. Strasznie, strasznie, chłopaki. Dobra, muszę sobie znaleźć jakieś miejsce, gdzie będę mógł stanąć na to koło. Kurde, co za fury tutaj są. Dobra, uwaga. Oj. Chyba będę musiał jakoś inaczej tutaj zrobić. Trzeba go bujnąć. Tak, 6,2 litra powinno wystarczyć. Nie wiem, gdzie to się w tej Hondzie w ogóle zmieściło, no nie? Trzeba go trochę... A czekaj, inaczej. Do przodu trochę podjedziemy. Szybko wsteczny i do tyłu, no nie? Wtedy powinno pójść. Ojej, nie dam rady! Czekaj, za dużo nas tu jest. Muszę wyjść z konwoju. Czekaj, powoli. I do tyłu. O, jest! Ja pierniczę. O Boże, to jest mój pierwszy samochód, który zrobiłem na ten, na Willy, na przednie koła. Trzeba troszeczkę powoli do przodu jechać. O kurde, ale kozak. Ej, to Forza jest niesamowita, no nie? Można takie ciekawe tuningi zrobić. Troszeczkę zwolnimy. Ja pierdziu. Faktycznie, no 6,2 litra V8 wystarczyło w zupełności. Wystarczyło w zupełności do tego, aby stanąć na przednie koła. O, teraz za szybko do przodu jechałem. Okej. Pa. O kurde, ty. O! What the fuck? Szkoda, że nie ma jeszcze jednego biegu wstecznego. No i proszę bardzo. Ale patrzcie, on się tak w ogóle tak jakoś przechyla na jedną stronę, no nie? Tak jakby jechał tylko na jednym kole tym przednim.
Fajnie, to jest pierwsza moja fura. Ty czekaj, ale w sumie ja mogę skręcać. Właśnie, bo tak jak zawsze stawałem na wheelie, to nie było opcji, no nie, że mogłem skręcać, no bo przednie koła były, wiesz, w powietrzu. Teraz mogę, ale jak się skręci, to trochę gorszy grip jest i wtedy samochód siada z powrotem, no nie? Trzeba mieć cały czas prostą kierownicę. Trzeba mieć cały czas prostą kierownicę. Teraz znowu siadł. Bardzo dobry samochód, co wy mówiliście, że Hondy słabe. Honda szybsza niż wygląda. Bardzo dobry samochód. A ktoś tu jeszcze miał na wheelie jakąś furkę zrobioną, jakiegoś Golfa albo coś takiego, coś kwadratowego też. Aj no, ponad 700 kW mocy, tam 700 chyba 30 kW mocy i 600 kg czy 700 kg wagi. To o co chodzi? To musi latać. Dobra, jak skręcę koła. Trochę, co się dzieje? Patrzcie, jakie kółka tutaj już narysowałem na drodze. Widzicie to? Teoretycznie nic się takiego nie dzieje, nie? Jak skręcę. Nie wiem, czy to ma znaczenie w ogóle, jak je skręcę. Będzie się szybciej kręcił, jak skręcę kołami, tak? Czy nie? Skręcam tak bardzo powoli, żeby nie siadł zaraz, nie? Tutaj miniacz się pojawił. Czekaj. I to nie ma dużego znaczenia, jak ja tymi kołami skręcę chyba. Patrz, już dosyć mocno te koła skręciłem. Dobra, siadł. Ale dalej, zobaczcie, dalej wiruje. O kurde, ty, on się rozpędza chyba. Co jest? Ej, co jest z nim? Ale wariat. No faktycznie, ale bardzo łatwo było go zrobić, nie? Na te... A tu drugi, zobacz. Isetę też się da zrobić na koło, tylko jak się ją zrobi na koło, to ciężko nią stanąć troszeczkę, trochę trudniej jest. A tym jest legendarnie łatwo stanąć na koło. Na przednie koła, zobacz na tą Isetę. Taki sam, kurde. O nie, też zaczął padać, już nie stanę. Zobaczcie, jest troszeczkę bardziej ślisko i już jest lipa. Widzicie, trochę tylko popadało. Ajajaj. Niestety dalej się kręci. Nie dam rady teraz stanąć, bo zaczął deszcz padać. Ale właśnie, jak to śmiesznie wygląda, jak... Nie mogę z tego, kurde. A co to za Mercedes jest? Jaki kozacki, fajnie wygląda. Ty, ale jak stunigowaliśmy sobie go tak mocno, to ciekawe, jaką prędkość maksymalną można nim osiągnąć. Ja tak z ciekawości spróbuję go stunigować pod prędkość jeszcze i zobaczymy, co się tu uda zrobić. Tutaj pokazuje, że niby 401 teraz pokazało. 300, aha, dobra, to weźmy, wydłużmy te biegi do 414. Myślicie, że nie, no tyle to nie pojedzie. Kurde, jestem ciekawy. Dobra, weź, chodźmy tam na autostradę. Zobaczymy, czy tyle śmignie. Od razu piątkę. Nie no, za bardzo mieli. Kurde. Chyba będzie bardzo trudny do opanowania, coś tak czuję. Pojeździć na wakacjach tu roku, czy trauma z Chorwacją pozostaje? Trauma z Chorwacją, zdecydowanie. Nie, w tym roku nie jadę nigdzie. Może gdzieś w Polsce sobie pojadę, w jakieś góry na parę dni i tyle. Dobra, ej, rozpędziłem się nawet. 370. Ale jego się nie da w prostej linii utrzymać. Chciałbym inny tunik zrobić, ale nie chcę rezygnować z tego, że staje tak. Arabskie drifty, no. Nie chcę rezygnować z tego, że on staje, wiesz, na przednie koła teraz. Czterysta.
300-400, 390. O, nie, nie starczyło mi prostej. Nie starczyło mi prostej, panowie. Ale na koło za każdym razem. Nie trzeba się nawet starać. Sprawdźcie sobie tą furkę, naprawdę fajna jest. Udostępnię wam tuning, żebyście mieli. Jak nie chcę wam się tuningować, tylko pójdę do festiwalu Horizon. Setup Manager, Save i Willy. I możecie sobie pobierać ten tuning. Jak macie ten samochód, bo on jest taki, no, dziwny troszeczkę, nie? Good for handling jest. Dobra. I grip. O, proszę bardzo, bierzcie jak swoje. Bawcie się dobrze nowym tuningiem. Fura jest bardzo prosta, żeby ją postawić na koło. Niektóre, nawet jak się zrobi pod wheelie, to ciężko je postawić. Są takie trochę trudne w tym. Ten jest fajny. Praktycznie za każdym razem. No chyba, że deszcz popada albo w zimie będzie śnieg, no nie? To wtedy lipa jest. Bardzo dobre auto. Zobaczcie, jak tu się da rzeczy robić w Fordzie Horizon. Fajnie. Tutaj dużo zależy od tuningu, no nie? Tych samochodów. O, teraz nie chciał stać. Nie musicie nawet skrzyni ze sprzęgłem używać, wystarczy sekwencja. Albo nawet automat. Co się z kierownicą stanie, jak puszczę? Zaczyna się obracać, no. Jak się ta fura nazywa? To jest Honda Civic chyba. Honda Civic RS nazywa się. Z 74 roku. Honda jest fantastyczna.